Zapraszam również na kanał Tech Pogawędka, podcast pełen technologii. Siemanko, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj pokażę Wam nowości Androida 4.3, oficjalnego Androida 4.3 dla HTC One. Sama aktualizacja OTA waży około 700 MB, więc całkiem sporo. Tak więc przejdźmy do nowości, jakie producent nam tutaj zastosował. Tutaj widzicie taką pszczołeczkę, jakby przeskakiwała, co znaczy, że przesuwamy sobie w lewo w okolicach nazwy operatora. Też nie działa to idealnie, niestety. Nie możemy wszędzie tego przesunąć. I mamy dostęp do widgetów, które możemy sobie oczywiście tutaj dodawać. Kolejna nowość, czyli jeśli używamy kodu, w końcu to czarne tło zamieniono na taką jakby przyczernioną tapetę użytkownika. To jest bardzo fajna rzecz. Ja sobie teraz odblokuję telefon. No i kolejne nowości to oczywiście możemy wyłączyć sobie Blinkfeeda po prostu takim jednym kliknięciem. Już nie mamy go na naszym homescreenie, więc to jest bardzo fajna opcja dla ludzi, którzy Blinkfeeda nie używają lub po prostu nie jest im to potrzebne. W samym Blinkfeedzie oczywiście zmiany, ten pasek dodali w no taki jak po prostu mamy w HTC One Max, taki pasek po prostu dodali, więc to też fajna rzecz. Co więcej, zmieniono troszeczkę na pasku zadań, troszeczkę tu ikonkę zmienili. No i tutaj możemy w końcu edytować sobie te nasze przełączniki jakby na pasku zadań. No teraz sam sobie zedytowałem niechcący. No i dobra, możemy je sobie przestawiać oczywiście bez problemu lub dodawać te, których tutaj nie ma. Więc bardzo fajna rzecz. Możemy ustawić sobie do 12 tych ikonek maksymalnie tutaj. Też dodano takie animacje, troszeczkę przy Wi-Fi na przykład animacje dodano. Więc też fajnie to wygląda. Generalnie aktualizacja jest na pewno na spory plus. Z brzydszych rzeczy dodali ikonkę NFC tutaj, nie podoba mi się to, niepotrzebne w ogóle. Zmienili ikonkę jakby wyłączonego dźwięku, co akurat jest ładniejszą rzeczą. No i także w zmianach mamy aplikację od pogody, czyli jak pamiętacie, po prostu w pogodzie mieliśmy tutaj samą tą animację, natomiast teraz to nam się wyświetlają informacje właśnie o aktualnej pogodzie tutaj i oczywiście przesuwamy sobie tak jak to miało się w poprzedniej wersji systemu. Więc tutaj też jakby nie są jakieś duże zmiany, po prostu można powiedzieć, że są one kosmetyczne. Ostatnią chyba rzeczą, jaką dodano, jest to tryb nie przeszkadzać. Znany już, na przykład podobna rzecz jak tryb blokowania w Samsungach. Niestety tutaj nie możemy ustawić sobie od godziny do godziny, w jakiej to ma się dziać, więc szkoda, możemy ustawić sobie tylko automatycznego wyłączenia, po ilu godzinach może się to wyłączyć. Więc to było chyba na tyle z tego odcinka. Aktualizację bardzo warto po prostu zainstalować. Tu trochę nowości po prostu dodano. Generalnie tych znanych właśnie z HTC One Max. Więc ja się z Wami żegnam, pozdrawiam Was i widzimy się w następnych odcinkach. Na razie.